Panie marszałku, panie ministrze, pytanie, które jest jak najbardziej zasadne, bo rynek środków ochrony roślin, tak w Polsce, jak i w Europie, to ogromny rynek względem wartościowym. W związku z tym istnieje duże ryzyko i to jest potwierdzone, że mogą trafiać na niego środki ochrony roślin niepełnowartościowe bądź wręcz podrobione. Specjaliści, którzy o tym mówią, szacują, że może to być kilkanaście, a niektórzy mówią, że ponad 20% wartości tego rynku. W związku z tym takie pytanie, czy jest pan w stanie udzielić odpowiedzi, jeżeli tak, to bym bardzo prosił dzisiaj, jak w Polsce ten proceder jest wyhamowywany, czyli ile takich kontroli było przeprowadzanych w minionych latach, czy w roku ubiegłym, czy wcześniej jeszcze. Jaki był ich efekt? Chodzi głównie o zawartość substancji aktywnej, bo tutaj widzimy najczęściej spotykane fałszerstwo, daty ważności preparatu, czyli wprowadzenie do obrotu preparatu już kilkuletniego, czy informacji zawartych na etykiecie. To jest bardzo istotne, bo zła jakość środków ochrony roślin to strata przede wszystkim dla rolnika, który nie mało pieniędzy przeznacza na to, aby go zastosować, ale także na konsumenta, bo często to się wiąże z tym, że trzeba później zastosować drugi raz środek ochrony roślin i jego pozostałości teoretycznie mogą w żywności być. I w związku z tym, jakie możliwości w tym zakresie ma, bo wiemy o tym, że możliwości ma Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ale jakie w zakresie tym ma możliwości pojedynczy rolnik czy organizacja go zrzeszająca? Jak on, mając powiedzmy zastrzeżenia do jakości preparatu, jest w stanie sprawdzić jego jakość? Dziękuję.